Jezioro. Naturalny zbiornik kwitnący gatunkową różnorodnością. Środowisko wielu ryb i bezkręgowców. Najliczniej występują w nim drobni filtratorzy, którzy zajmują pierwsze miejsce w diecie wszystkich mieszkańców jeziora. Wydaje się, że filtrujące dafnie są skazane na porażkę już na starcie. Mimo to przetrwały 1000 lat i pewnie przetrwają kolejne. Jak więc radzą sobie w tym niesprzyjającym środowisku? Rozwilitki żywią się glonami wpadającymi do ich aparatu filtracyjnego. Jako pokarm są wysoce kaloryczne, co sprawia, że chętnie polują na nie bezkręgowe drapieżniki i ryby. Informacje o zagrożeniu w środowisku dostarczają sygnały chemiczne takie jak kajromony, mimowolnie wydzielane przez drapieżnika substancje, interpretowane przez ofiarę jako informacje o niebezpieczeństwie. Odpowiedzią w przypadku dafnie jest grupowa ucieczka lub, gdy takiej możliwości nie ma, zajście cyklomorfozy, czyli zmiany kształtu. Głodni drapieżcy dostają ciężki orzech do zgryzienia w postaci opancerzonej dafnia, hełmy, wyrostki, długie kolce i ciężki pancerz. Co ciekawe, zmiany te dotyczą nowonarodzonych rozwilitek. Przerastając wraz z wiekiem, zatracają wcześniej nabyte uzbrojenie. To właśnie niewielkich rozmiarów młode są narażone na czyhające zewsząd niebezpieczeństwo, które w większości dotyczy już ich wyrośniętych matek. Cykl życiowy dafnia jest krótki, trwa 2-3 tygodnie, a zmiany kształtu obserwowane są wyłącznie sezonowo. Ciężki pancerz znacznie spowalnia zwierzęta, uniemożliwiając często ucieczkę. Jasne jest, że nawet bez zbroi dafnie nie ma szans uciec przed dorosłą rybą, ale przed bezkręgowcem już tak. Zmiany zachodzą w sytuacji ogromu rozrodu mającego miejsce na początku lata. Przy tak ogromnej presji larw i młodych ryb mają większe szanse na dożycie rozrodu, zmieniając morfologię, niż gdyby miały uciekać. Dafnia Pulex w odpowiedzi na zagrożenie ze strony larwy wodzienia wykształciła z tyłu głowy tak zwany grzybek, zwiększający jej rozmiar na tyle, że nie mieści się w szczękach drapieżcy. Dafnia kukulata i krustata, żeby uchronić się przed widłonogami leptodora, uzbrają się w wyrastający na głowie hełm oraz długi kolec na końcu pancerza, mogący nawet uszkodzić przełyk drapieżnika. Podobną taktykę stosuje smina. Poza formowaniem hełmu i kolca powiększa swój pancerz i narząd ruchu, czułki drugiej pary, usprawniające poruszanie się w ciężkim pancerzu oraz utrudniające pochwycenie jej. Potwierdzono również skuteczność pancerza przeciwko kręgowcom. W doświadczeniu na narybko koniokształtnego basa wykazano preferencję pokarmową dafnią Pulex, bez kolcy i hełmu, niż podaną w stosunku 1:1 będącej w tym samym wieku dafnią Lumholtzi, wytwarzającym hełm i kolec. Zwierzęta wytwarzają pancerze od 1000 lat, skorupiaki jak homar, krab i nasza dafnia są najlepszym przykładem. U ssaków też zdarzają się wyjątki w postaci pancernika, jednakże jego okresowa zmienność w reakcji na zagrożenie w świecie zwierząt jest rzadkością. Myślę więc, że warto przyjrzeć się temu niedostrzegalnemu fenomenowi tych niewielkich stworzeń.